Witajcie kochani, następna odsłona MoShna TV. Tym razem sobie powiem parę słów, jak pomóc naszym roślinom, kiedy jest gorąco. Jak widzicie, są takie wysokie temperatury, że dosłownie z nas ludzi się leje, co dopiero rośliny mają powiedzieć. Jeśli jakieś macie rośliny i chcecie im pomóc przetrwać ten niesamowicie gorący czas, starajcie się je podlewać zimną wodą. Chłodźcie specjalnie wodę także dla roślin, nie tylko dla siebie. Jeśli macie rośliny małe albo macie duże chłodziarki, korzystajcie również z nich. Tutaj spójrzcie. Ja na przykład mam kwiat Diva, już drugi. Pierwszy, że tak powiem, nie poległ w boju, został w innych rękach chwilowo, bo zostanie odzyskany. Tutaj mam moją Divę. Stawiałam ją do lodówki, bo strasznie cierpi, niesamowicie. I zostawiajcie chłodziarki na chwilę otwarte, żeby kwiaty mogły się przyzwyczaić troszeczkę do temperatury, do zmiany, ponieważ różnica dla nich będzie zbyt duża i mogą po prostu doznać szoku termicznego. Więc podtrzymajcie, wiem, freon, te sprawy, ozon na pewno się ucieszy, no ale cóż, trzeba nad tym troszkę popracować, coś wymyślimy. Ale na chwilę obecną skupmy się na tym, co jest ważniejsze i co możemy zrobić, a wybaczcie, jest tak gorąco. A w międzyczasie, że tak powiem, równolegle będziemy zajmować się także tym tematem. Także jak już nasze kwiaty, nasze roślinki w miarę waszych możliwości ochłonęły troszeczkę, przyzwyczaiły się do chłodniejszej temperatury, można je zostawić na chwilę, nie na długo. Pamiętajcie, bo co za dużo, to niezdrowo. Rośliny bardzo nie lubią niskich temperatur. Sami wiecie doskonale, pamiętacie, co się dzieje w zimę z roślinami, nie jest wcale tak wtedy kolorowo, zielono i fajnie. Tak więc powodzenia, dbajcie o siebie, pamiętajcie, pijcie dużo wody, noście nakrycia głowy w wysokie temperatury, nie spędzajcie dużo czasu na słońcu pomimo chęci posiadania pięknej opalonej skóry i pięknego wyglądu słonecznego, letniego. I tak samo dbajcie też o rośliny, a przede wszystkim też wasze zwierzęta. Kiedy wychodzicie ze zwierzętami na spacer, miejcie ze sobą butelkę schłodzonej wody. Jedną dla siebie, drugą dla zwierzaka. Jeśli wychodzicie grupą, niech każdy z was ma ze sobą butelkę zimnej wody. Trzymajcie się, chciałabym powiedzieć ciepło, ale tym razem ochłodzę was. Więc trzymajcie się chłodno. Pozdrawiam. Peace, do następnego.